Firma PID Industry powstała w marcu tego roku. Jest to spółka wyłączona z Łukasiewicza Poznańskiego Instytutu Technologicznego. Czym się zajmujecie? Zajmujemy się produkcją układów hamulcowych do pojazdów szynowych i produkcją pojazdów dwudrogowych na klasie Arion. Dzisiaj na wizytę na Podlasiu, biznesowa wizyta. Tak, ostatnie dni odwiedzamy terminale przeładunkowe na wschodzie Polski, gdzie widzimy ogromny potencjał współpracy i rozwoju. Ostatnim naszym miejscem jest kolejowy serwis mobilny. Mieliśmy prezentację całej firmy, obserwujemy bardzo duży rozwój i potrzebę klientów serwisowych. Chcielibyśmy zaproponować i wejść we współpracę z kolejowym serwisem mobilnym w zakresie szeroko rozumianego serwisu, współpracy serwisowej i wsparcia serwisowego. Kolejowy serwis mobilny specjalizuje się właśnie w ciągnikach kolejowo-drogowych. Czy to właśnie o to chodzi? Tak, dokładnie. Nasza firma znajduje się w Poznaniu, dlatego mamy trochę daleko na wschód Polski. Dlatego chcielibyśmy się wspomagać doświadczeniem kolejowego serwisu mobilnego w zakresie właśnie nadzoru sprawowania serwisu nad naszymi pojazdami. Szanse na współpracę są duże. Bardzo duże. Widzimy, że ten sektor się rozwija. Coraz więcej zapytań ofertowych trafia do naszego działu sprzedaży. No i z sukcesem dostarczamy kolejne pojazdy na wschód. Jesteśmy w centrali firmy. Za moment podróż na terminale i tam już na żywo zobaczymy, jak pracują te ciągniki. Tak, chcieliśmy zobaczyć pojazdy w akcji. U nas na firmie badamy je tylko na torach pomiarowych, widzimy jak to wygląda w warunkach laboratoryjnych, a chcemy wysłuchać doświadczenia, uwagi naszych klientów. Dziękuję. Dzisiaj gościmy gości z Poznania, z Poznańskiego Instytutu Technologicznego. No, rozmawialiśmy o tym, o współpracy dotyczącej utrzymania i napraw ciągników szynowo-drogowych, klas, gdzie te ciągniki pracują u nas w rejonie Małaszewicz i nie tylko. Chodzi o to głównie, żeby te ciągniki miały dobry serwis, szybki serwis, jakościowo wykonana naprawa na bardzo dobrym poziomie. Moim zdaniem tak, będzie to korzyść dla obu firm, dlatego że jest tego dość dużo, a każdy postój takiego ciągnika szynowo-drogowego wiąże się z tym, że nie są wykonywane prace manewrowe, ludzie nie mają pracy, w związku z tym będziemy również proponowali swoje ciągniki szynowo-drogowe jako ciągniki zastępcze, swój transport. Chodzi tutaj głównie, panie redaktorze, o wspaniałą, szybką logistykę. No po prostu pokazaliśmy swoje zaplecze, a w szczególności potencjał ludzki, jak i również warsztatowy, bo to ku temu ma służyć, jak i również pojedziemy na jeden z terminali, gdzie pracują te dwa ciągniki szynowo-drogowe wybudowane w Poznaniu, gdzie je utrzymujemy, naprawiamy. One są już po gwarancji, ale są bardzo ciężko eksploatowane. Zarabiają pieniążki.